Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn i znajdujemy się aktualnie na terenie Targów Poznańskich, gdzie odbywa się tegoroczna edycja PGA. Jak jest? Jeszcze nie wiem, ponieważ dopiero przybyłem, aczkolwiek mam nadzieję, że za chwilę się przekonamy wspólnie, czy warto w przyszłym roku również przyjechać na PGA. Naszą wycieczkę zaczniemy od odrobiny suchych faktów, ponieważ specjalnie na nie czekałem z zakończeniem przygotowywania tego materiału. Tegoroczne Poznań Game Arena odwiedziło 66 254 osoby, w tym 850 dziennikarzy oraz przedstawicieli innych mediów. Całość targów rozlokowana została na terenie 8 pawilonów, wypełnionych po brzegi różnymi atrakcjami, wśród których znajdowało się 800 stanowisk do gry od 130 wystawców. Liczby te robią wrażenie, prawda? Zgodzę się w 100%, ale niestety mimo tak niezwykle obiecujących numerów, tegoroczne PGA było, przynajmniej dla mnie, nieco rozczarowujące. Czemu? Dowiecie się w podsumowaniu, a tymczasem zapraszam Was na szybki, wirtualny spacer po każdej z bardziej znaczących hal targów. Pierwsza, którą przyszło mi odwiedzić, była niezwykle znajoma. Mam wrażenie, że hala, w której stawia się głównie na pokazywanie sprzętu, ma jakiś odgórny design, który co roku prezentuje się bardzo podobnie. Wiadomo, wiele firm ze swoimi ogromnymi wyspami i gablotami, gdzie wystawione są klawiatury, myszki i inne części komputerowe, które kuszą zwiedzających, a wszystko okraszone tłustym bitem, za którym stoi DJ na każdym ze stoisk. Wszystko to tworzy atmosferę, w której wchodzimy w stan muzycznego letargu. Chcemy słyszeć jedną rzecz, a jedyne co dostajemy to mocne uderzenie po bębenkach z każdej strony i mocną niechęć do długiego przebywania w tym miejscu ze względu na nasze zdrowie. Ale! W rogu tej hali moją uwagę przykuło malutkie światełko nadziei, że jednak nie wszystko stracone. Z niewiadomych przyczyn Nintendo umieszczone zostało jako jedyne ze swoimi grami w tym właśnie miejscu. I wiecie co? To był wyśmienity ruch. Z racji braku konkurencji w postaci Sony czy też Microsoftu w tej części targów, Nintendo mogło wieść prym i pokazać się z jak najlepszej strony. Konkursy, prelekcje i masa konsol Wii U oraz 3DS, gdzie zagrać można było w najnowsze tytuły japońskiego giganta, uważam za najlepsze miejsce na całych targach. I nie. Nie była to wina ogólnego braku zainteresowania sprzętem z mojej strony, że Nintendo chwyciło mnie tak mocno za serce. Zapytajcie kogo chcecie i pewnie też usłyszycie, że ojczyzna Mario i spółki zafundowała zwiedzającym rozrywkę na najwyższym poziomie. Kolejna hala zdominowana została przez CDP i ich giermasz oraz przez ogromną wyspę Microsoftu i ich Xboxów. Większość konsol oferowała rozgrywkę w postaci FIFA, która, umówmy się, nie należy do specjalnie porywających nowości, które wiele osób liczyło, że zobaczy. Na ratunek przyszła jednak specjalnie wydzielona mniejsza strefa na środku terenu X-Klocków. Tam właśnie spragnieni nowości w końcu mogli zaspokoić swój głód, sprawdzając na własnej skórze Rise of Tomb Raider. I muszę wam powiedzieć, jest na co czekać, ale to dysputa na osobny materiał i nie należy do tematyki naszego portalu. Oprócz tego fani motoryzacyjnej rozrywki mogli sprawdzić Forcę 6, jeżeli zastanawiali się jeszcze nad zakupem. Oprócz tego hala 8A była domem dla niezwykle interesujących pod względem wyglądu stoisk Wargamingu i ich World of Tanks, a także Farming Simulatora i kontenerów napoju Sprite. To ostatnie cieszyło się niezwykłą popularnością podczas całego weekendu z powodu wręczanych wszystkim zwiedzającym puszek z orzeźwiającym napojem kompletnie za darmo. Oprócz tego Sprite często gościł znanych youtuberów, co również nakręcało zainteresowanie tym miejscem. Na sam koniec pozostały mniejsze stoiska. Jedno Rokata, które oferowało nieziemskie przeceny na sprzęt, który ze sobą przywieźli, a także stoisko Margonem, gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z tytułem. Hala 8 była tą, którą uważam za najmniej interesującą na całych targach. Było tam po trochu wszystkiego, a zarazem niczego. Wchodząc naszym oczom ukazywało się imponujące stanowisko, gdzie gracze siedząc na kanapie obok siebie mogli oddać się piłkarskiej rywalizacji, a widownia na trybunach mogła to podziwiać na wielkich telebimach. To chyba najjaśniejszy i najbardziej intrygujący punkt tej hali. A oprócz tego podczas spaceru natknąć mogliśmy się na fajnie wyglądające customowe pady do Xboxów czy też PlayStation 4, które co zaskakujące zachęcają ceną do kupna. Kilka stoisk z gadżetami w postaci poduszek, kubków i pluszaków oraz parę budek z jedzeniem. Jak mówiłem,
trochę tu wszystkiego, co dało marny wynik i nie zainteresowało tak naprawdę niczym na dłużej. Ostatnia z hal w większym kompleksie znajdującym się obok siebie to hala 7. I patrząc na każdą z hal jako całokształt, to było najlepsze miejsce na całych targach. Masa stoisk deweloperów niezależnych i ich w wielu przypadkach świetnych produkcji to, co powinno być głównym atutem targów Poznań Games Arena. Jak co roku zjechały się tu zarówno niezwykle interesujące projekty, jak i te, które nie trafiały w mój gust, ale prawie każde stoisko przygotowane zostało w sposób przyjazny dla zwiedzających i w zasadzie wszędzie chętni mogli wypróbować promowany tytuł w akcji. Nie zabrakło tu również gier, które zahaczały nieco bardziej o naszą tematykę, a mowa tu oczywiście o ciągle rozwijającym się Edengradzie, Out of Reach, czy też Hooligan Fighters, które może pełnoprawnym MMO nie będzie, ale traktuje o dosyć oryginalnej tematyce, oferując rozrywkę po sieci. Nie zabrakło tu również projektów opierających się na technologii Oculus Rift i muszę wam powiedzieć jedno. Jeżeli w dzisiejszych czasach są jeszcze osoby, które nigdy nie miały okazji założyć na głowę tych gogli, to niezwykle polecam. Stopień zaangażowania i interaktywności jest nie do opisania. Jednym z ostatnich wartych wspomnienia miejsc była hala 10. Tam teren zajęty był przez kilka masywnych scen i stoisk. Znaleźć tu mogliśmy spory sklepik i scenę należącą do SteelSeries, ogromną scenę Twitcha, gdzie odbywały się ciągle różnorakie eventy, a także dużą wioskę League of Legends. Te trzy ogromne stoiska praktycznie zdominowały to miejsce i mniejsze sklepiki takie jak Mobisoft czy też sklep Golden Five zginęły gdzieś pod natłokiem ludzi zainteresowanych tymi dużymi wydarzeniami, chociaż nie powiem, Golden Five uginało się wręcz pod natłokiem kupujących koszulki Virtus Pro. Czy to dziwne? Nie. W końcu polska duma i wsparcie jest niezwykle duże wśród polskiego świadka gamingowego, nawet jeżeli to tylko na pokaz. Ostatnią intrygującą atrakcją w tej hali były kasy i przejście do strefy Stars for Fans, gdzie odbywały się spotkania z youtuberami oraz znajdowały się stoiska, gdzie zakupić można było koszulki ulubionych twórców. Sama idea jest moim zdaniem bardzo fajna, bo popularność twórców internetowych wciąż rośnie, aczkolwiek tworzenie specjalnej strefy, do której trzeba zakupić dodatkowy bilet? W moim przekonaniu to zdzierstwo pieniędzy z młodych uczestników targów i jestem całkowicie przeciwny tej inicjatywie w takiej formie, jaką miała teraz. Chociaż pewnie będę w mniejszości. Ostatnim niezwykle godnym uwagi miejscem dla osób, które niekoniecznie interesują się branżą grową ze strony profesjonalnej i do których nie przemówiła konferencja organizowana na terenie targów, była tak zwana Sala Ziemi, na terenie której odbywały się rozgrywki finału Continental Rumble w World of Tanks i powiem wam, było co oglądać. Po pierwsze, sam wygląd sceny, na której drużyny ścierały się ze sobą, a także trybuny nadawały oglądaniu kolejnych meczy niesamowitego klimatu, a poziom rozrywek samych w sobie? Niezwykle wysoki i robił wrażenie nawet na tych, którzy z World of Tanks nie mają kompletnie nic wspólnego. Reasumując odczucia po tegorocznym PGA, mam mocno mieszane. Z jednej strony bawiłem się nieźle, ale z drugiej było po prostu tak samo. Będąc na Poznań Game Arena po raz który? Czwarty? Czuję, że formuła imprezy w takim kształcie, w jakim jest teraz, powoli się wypala, a brak naprawdę solidnej ilości nowości ze świata gier uderza bardzo negatywnie w odbiór tej imprezy, szczególnie w tym roku, kiedy to na horyzoncie pojawił się Warsaw Game Week i którego line-up tytułów nowych na różne konsole wygląda oszałamiająco. Może nadeszła pora, by Poznań postawił bardziej na twórców niezależnych i nie silił się aż tak na wciskanie pseudonowości, które wszyscy już gdzieś widzieli. Wydaje mi się, że wyszliby na tym lepiej, bo stagnacja i powtarzalność każdej z imprez jest widoczna coraz bardziej i boję się, że nawet kuszenie młodych gamerów youtuberami w pewnym momencie może nie wystarczyć. A jakie są wasze wrażenia po Poznań Game Arena 2015? Zachęcam do zostawiania waszych opinii w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.